Zawarcie małżeństwa zmienia reguły dotyczące tego, w jaki sposób gromadzimy majątek, a przez to pośrednio wpływa także na to, co dziedziczą po nas nasi spadkobiercy. I nie mam tu na myśli tego, że według badań kobiety lepiej zarządzają finansami niż mężczyźni, ani tego, że każda kobieta z łatwością może zrobić z mężczyzny milionera, pod warunkiem, że wcześniej był już miliarderem. Chodzi o coś zupełnie innego. Małżeństwo powoduje powstanie majątku wspólnego małżonków, co oznacza, że praktycznie cały zgromadzony od tej chwili majątek staje się wspólny. Istnieje jednak sposób, żeby to zmienić za pomocą tzw. intercyzy. Czy dzieci mają prawo do części wspólnego majątku rodziców po śmierci jednego z nich? Jak intercyza wpływa na dziedziczenie małżonka? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się Anna Klisz i jestem specjalistą od prawa spadkowego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Często jednak w sprawach spadkowych spotykam się z zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego i sytuacji majątkowej małżonków. Dlatego postanowiłam przedstawić Wam kilka ciekawych sytuacji, z którymi miałam do czynienia w ostatnim czasie. Jesteście gotowi? To jeszcze tylko zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał i możemy zaczynać. Po ślubie powstaje między nowożeńcami ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej chwili ich majątek jest wspólny i muszą zarządzać im razem. W jego skład wchodzi między innymi wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności biznesowej czy nieruchomości. Majątek wspólny małżonków ma to do siebie, że nie ma w nim oznaczonych ułamkowych części, które należą do każdego z małżonków. To zupełnie inny rodzaj współwłasności niż ten, który istnieje na przykład pomiędzy spadkobiercami, którzy mają po jednej drugiej czy jednej trzeciej spadku. Ten typ współwłasności, zwany współwłasnością ułamkową, powstaje między małżonkami dopiero po ustaniu wspólności małżeńskiej, ale o tym opowiem w dalszej części filmu. Opisując majątek małżonków, musimy pamiętać o tym, że oprócz majątku wspólnego, każdy z małżonków ma także swój majątek osobisty. Znajdujące się tam przedmioty lub prawa są ich wyłączną własnością, z tym zastrzeżeniem, że dochody generowane przez ten majątek trafiają do majątku wspólnego. Czyli na przykład, jeśli jeden z małżonków posiada w majątku osobistym mieszkanie, to może sam nim zarządzać, na przykład może samodzielnie lub bez udziału drugiego małżonka je sprzedać lub wynająć, jednak dochody z najmu tego mieszkania będą stanowiły majątek wspólny. Mówiliśmy o tym, że po ślubie praktycznie wszystko trafia do majątku wspólnego. Ale czy można zrobić coś, żeby określony przedmiot znalazł się w majątku osobistym? Jest kilka możliwości. Po pierwsze, w majątku osobistym będą te wszystkie rzeczy, które miałeś przed zawarciem małżeństwa. Po drugie, trafi tam to, co odziedziczyłeś, czyli na przykład mieszkanie po babci trafia do majątku osobistego jednego z małżonków. W majątku osobistym będą znajdować się też wszystkie darowizny. Więc jeśli rodzice kupują mieszkanie dla dziecka, to trafia ono do majątku osobistego. No chyba, że darczyńca lub spadkodawca postanowi przekazać dany przedmiot obojgu małżonkom. Wtedy te przedmioty znajdują się w majątku wspólnym. I tutaj pojawia się pewien problem. Prowadziłam kiedyś taką sprawę, w której rodzice męża przekazywali na rzecz małżonków spore kwoty pieniężne, pomagając im w budowie domu. Niestety, zanim udało się dokończyć budowę, doszło do wypadku, w którym mężczyzna stracił życie. Ponieważ para nie miała dzieci, rodzice zmarłego doszli do dziedziczenia i postanowili odzyskać część przekazanych darowizn. Niestety nie było żadnej dokumentacji dotyczącej przekazywanych środków pieniężnych. Dlatego sąd musiał rozstrzygnąć, czy rodzice dawali te pieniądze tylko na rzecz syna, czy też obojgu małżonkom. Sprawa trwała długo i była bardzo trudna, a jej wynik okazał się niemiłym zaskoczeniem dla moich przeciwników. Dlatego jeżeli w Waszej rodzinie pojawiają się darowizny, zadbajcie o właściwą dokumentację. Już nie mówię o tym, że w przypadku darowizn środków pieniężnych należy dopełnić określonych formalności celem uzyskania zwolnienia od podatku. Nie mówię o tym, bo już o tym wiecie, prawda? Okej, wracamy do wątku głównego. Czwartym sposobem na wprowadzenie pewnych przedmiotów do majątku osobistego jest intercyza. Czyli posługując się nazewnictwem z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umowa majątkowa małżeńska. Ma ona kilka funkcji. Jedną z nich jest właśnie wyłączenie pewnej rzeczy z majątku wspólnego. Prześledźmy taki przykład. Małżonkowie kupują dom za pieniądze zarobione w trakcie trwania małżeństwa. Następnie postanawiają, zawierając umowę majątkową małżeńską, wyłączyć go ze wspólnego majątku. Musisz jednak wiedzieć, że takie przeniesienie rzeczy z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego składa się z dwóch etapów. W
pierwszym wyciągamy przedmiot ze wspólnego majątku małżonków i przenosimy go do majątków osobistych obu małżonków. To właśnie robimy, zawierając odpowiednią intercyzę. Po tym etapie przedmiot nadal jest własnością obu małżonków, ale wchodzi w skład ich majątków osobistych, czyli są zwykłymi współwłaścicielami w częściach po 50%. Dopiero w drugim etapie jeden z małżonków może na przykład darować swoją część drugiemu małżonkowi. Dzięki temu coś, co najpierw było objęte wspólnością ustawową małżeńską, trafia do majątku osobistego drugiego małżonka. Co to oznacza na gruncie prawa spadkowego? Spadkobiercy pierwszego z małżonków, tego, który oddał swoją część, nie mają żadnych praw do tej rzeczy po jego śmierci, ale może im przysługiwać prawo do żądania zachowku od drugiego małżonka. Tak, dobrze słyszeliście. Można żądać zachowku od drugiego z rodziców. Jestem przekonana, że ponad 90% osób, dokonując tego typu operacji majątkowych w małżeństwie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Intercyza ma jeszcze kilka innych ciekawych funkcji. Dzięki niej można na przykład rozszerzyć majątek wspólny. Zatem przykładowo, jeżeli jeden z małżonków miał przed ślubem na własność nieruchomość, to zawierając intercyzę można sprawić, że nieruchomość stanie się majątkiem wspólnym małżonków. Zwróćcie uwagę, że taka operacja to też darowizna. Tym razem z majątku osobistego do majątku wspólnego. Zatem po śmierci tego z małżonków, który wniósł ten przedmiot do majątku wspólnego, można domagać się zachowku. Najważniejszą funkcją intercyzy jest zmiana całego ustroju panującego w małżeństwie, czyli ustanowienie tzw. rozdzielności majątkowej. Mamy do wyboru dwa rodzaje takiej rozdzielności – pełną rozdzielność lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków. W tym zakresie można wyróżnić dwie sytuacje – zawarcie takiej umowy przed małżeństwem albo w jego trakcie. W przypadku zawarcia intercyzy ustanawiającej zwykłą rozdzielność majątkową przed wstąpieniem w związek małżeński sytuacja jest dość prosta. Każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty nabyty przed ślubem, jak i po nim oraz zarządza tym majątkiem samodzielnie. Małżonkowie są traktowani przez prawo jak całkowicie odrębne podmioty. Tego typu intercyza nie powoduje powstania uprawnień do zachowku, ale może wpływać na skład majątku spadkowego. Będzie tak w sytuacji, kiedy okaże się, że Twoi rodzice mieli rozdzielność majątkową, a mieszkanie, które uważałeś za wspólne, tak naprawdę należy na przykład w całości do Twojego ojca. Wtedy żadna jego część nie wejdzie do majątku spadkowego Twojej matki. Rozdzielność majątkową można ustanowić także po ślubie. W takiej sytuacji małżonek zachowuje 50% wszystkiego, co było w dotychczasowym majątku wspólnym, a także majątek nabyty po ustanowieniu rozdzielności. Trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji ustanowienie rozdzielności nie wystarcza. Tak jak w przypadku na przykład rozwodu, konieczny jest dodatkowo podział majątku wspólnego, czyli zniesienie współwłasności tych przedmiotów, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności majątkowej. Jest jeszcze taki szczególny typ rozdzielności majątkowej, mianowicie rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Jest ona stosowana najczęściej w celu ochrony jednego z małżonków przed długami drugiego, ale jednocześnie wyłącza możliwość pokrzywdzenia tego z małżonków, który zarabiał mniej. Polega ona na tym, że do momentu trwania rozdzielności oba jej rodzaje działają tak samo. Każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, a majątek wspólny nie istnieje. Jednakże w chwili zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, małżonek, którego sytuacja majątkowa jest gorsza, może żądać spłaty lub innego sposobu rozliczenia. Zatem na koniec dnia sytuacja majątkowa małżonków będzie identyczna, jak w przypadku, gdy przez całe małżeństwo mieli wspólność majątkową. Co ciekawe, po śmierci jednego z małżonków, w małżeństwie, w którym panował ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, tego wyrównania mogą żądać spadkobiercy zmarłego małżonka. Dlatego nie zawsze rozdzielność majątkowa rodziców zamyka drogę do dziedziczenia. Najpierw trzeba ustalić, jakiego rodzaju rozdzielność panowała w małżeństwie spadkodawcy. Pamiętaj, że intercyza wymaga formy aktu notarialnego. Można ją zawrzeć zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak również w dowolnym momencie jego trwania. Co do zmiany, również jest tu pełna dowolność. Małżonkowie mogą swobodnie modyfikować łączący ich ustrój majątkowy i zawierać intercyzę o różnej treści wiele razy. Każda z nich wymaga jednak formy aktu notarialnego. A jak ustanowienie rozdzielności majątkowej wpływa na dziedziczenie po żonie lub mężu? Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej dziedziczy na tych samych zasadach, jak w sytuacji, gdyby nie zawarto intercyzy.
Jedyne, co się zmienia, to skład majątku podlegającego dziedziczeniu. Na dziś to wszystko. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.